Bez wahania te psy można uznać za zwierzęta do zadań specjalnych. W Niemczech, Belgii, Holandii, USA, Chinach pracują jako psy policjanty, ratownicy, psy do poszukiwania materiałów wybuchowych. Ciekawostką jest też to, że Secret Service używa tych psów do obrony Białego Domu. Zapraszamy na ten materiał. Słuchajcie, na samym początku mam dla was super konkurs, dzięki któremu możecie zostać youtuberem. National Geographic Kids poszukuje swoich młodych reporterów. Dodatkowo możecie wygrać nagrody, których jest całe mnóstwo. Wakacje, zestawy Lego, okulary VR, smartwatche i masa innych. Jedyne co musicie zrobić, to nagrać film związany z ochroną środowiska i polecić w nim wydanie specjalne Nat Geo Kids. Film nie musi być profesjonalny, liczy się w nim po prostu własna inwencja i osobowość. Nagrany filmik oczywiście wrzucacie na swój kanał na YouTubie, zamieszczacie zgłoszenie na stronie internetowej, którą teraz widzicie na ekranie, macie ją również dodatkowo w opisie i tam również znajdziecie wszystkie informacje o tym konkursie. Pierwszy etap, w którym możecie zgłaszać swój udział w konkursie, trwa do 14 października. A co do samej gazety, ja mając kilkanaście lat, sam zbierałem wiele artykułów przyrodniczych, przeglądałem magazyny, pożyczałem od kolegów, przeglądałem niejednokrotnie atlasy, była telewizja kablowa, dostęp był do tego troszkę inny, bo też oczywiście z internetem było zupełnie inaczej, to gniazdka telefoniczne, trzeba było łączyć, modemy, wszystko to cholernie długo trwało, a teraz brawa dla NatGeo, wszystko mamy w jednej gazecie, tak jak na przykład możecie zobaczyć tutaj. Miłość, psa i sowy, dzisiaj materiał o psach, a gdzieś tu jeszcze widziałem taką fajną ciekawostkę o niedźwiedzie, a były niedźwiedzie, ale widziałem na przykład, proszę, o jaguarach. Jeżeli chcecie jaguary, no to prawdopodobnie też niedługo będą. Wszystko w jednej gazecie, także śmiało możecie się z nią zapoznać. Polecam serdecznie również dla waszych dzieciaków. Lecimy z materiałem. Psz. Owczarek belgijski Malinois, bo właśnie o nim będzie dzisiejszy program. Jest to pies, którego charakter sprawia, że potrafi on się przystosować do niemal każdej sytuacji. Może być wspaniałym policjantem, ratownikiem, ale również i psem typowo do domu, który będzie bawił się z dziećmi oraz ze zwierzętami, na przykład kotem. Finał jest taki, że wszystko zależy oczywiście od właściciela, od pana, który daje tutaj nakazy psiakowi. Jak sami widzicie, cały czas patrzy, jest patrzony praktycznie w jeden punkt na swojego pana, jakie komendy mu tym razem da. Później będzie najbardziej wpatrzony w ciebie. To prawda. Jest to pies bardzo bystry i bardzo szybko się uczy. W zasadzie powinien być cały czas stymulowany pod względem fizycznym, jak i umysłowym. Należy jednak zachować dużą ostrożność, jeżeli chcemy wprowadzić do domu nowe, jakieś mniejsze od niego zwierzę, bowiem lubi bardzo dominować nad mniejszymi istotami. Innym psom również może udowadniać swoją pozycję, ale pod okiem mądrego opiekuna zrozumie, że tego typu zachowania nie są potrzebne. Tak wam wcześniej wspominałem, dobrze wychowany Malinois bardzo sprawnie i dobrze żyje sobie z mniejszymi zwierzętami, jak i również z dziećmi. Owczarki belgijskie są niesamowicie szybkimi i bardzo sprawnymi umysłowo psami. Bardzo istotne jest to, by być świadomy oczywiście posiadania takiego psa. Trzeba mieć doświadczenie, trzeba też mieć czas dla tego psa, ponieważ on cały czas, tak jak już wcześniej Kamil wspominał, potrzebuje tresury i potrzebuje po prostu zajęcia się nim, pracy nad tym psem, dokładnie. Mhm. Osoby, które mają pracę przed komputerem, bądź ich cały dzień w domu nie ma, po prostu nie powinny w żadnym stopniu nawet myśleć o posiadaniu takiego psa. To jest pies, który wymaga od właściciela, by cały czas się z nim bawić, dawać mu zagadki umysłowe, by ten pies naprawdę miał co robić. Zobaczcie, on tu nie jest w stanie wysiedzieć, przebiera z łapy na łapę, bo już chce biegać, już chciałby Remka gryźć, żeby rzucać mu pachołek, wskakiwać za przeszkodami. Pies, który tak naprawdę musi mieć non-stop zajęcie. Jeżeli myślicie, że będzie to pies, który położy się na kanapie i będzie leżał całymi dniami, to nie owczarek belgijski. Z ciekawostek, gdy przyszedł tutaj na plac, Sławek, czyli właściciel psa, powiedział, że to, że pies się trzęsie cały siedząc, nie oznacza, że będzie zaraz atakował albo się czegoś boi. Wręcz przeciwnie, on czeka na komendy. Jest nauczony komend, chce dostawać zadania i chce je realizować przez cały czas. Stąd to trzęsienie się, bo jest to ekscytacja w 100%, jak sami zresztą widzicie. Ale również są to psy, które są w bardzo mocny sposób uzależnione od obecności swojego właściciela. Oprócz Sławka, który jest jakby właścicielem numer jeden, który cały czas tego psa szkoli, Nina również jest jego właścicielem, ma 7 lat i dość dobrze sobie, tak, i to jest szacun, dobrze z tym pieskiem sobie również radzi.
Przyjmuje się, że owczarek belgijski powstał właśnie w jednym z belgijskich miast i jest to jedna z czterech odmian owczarka belgijskiego, właśnie odmiana Malinois. Na początku były to psy, które miały zajmować się pasterstwem i w zasadzie jego początkowy wygląd nie był za bardzo istotny. Najbardziej u tych psów bowiem liczyły się zdolności, bo stworzenie wzorca rasy psa belgijskiego, pasterskiego, nastręczało w związku z tym wiele problemów. Trudno bowiem było ujednolicić typ, w obrębie którego spotykamy psy kędzierzawe, długowłose, krótkowłose, czarne, z maską oraz bez. Stworzenie kilku typów w obrębie jednej rasy okazało się najlepszym rozwiązaniem. Jak sami widzicie, owczarek belgijski jest bardzo podobny do owczarka niemieckiego, tyle że ten jest o wiele bardziej dynamiczny, ma bardzo kręte, solidne, umięśnione ciało. I bardzo dużo śliny. A tak zagłębiając się bardziej w jego charakterystykę i dane, wysokość w kłębie około 50 do 60 cm, oczywiście samce są większe i cięższe. Ciężar 20 do 30 kg oraz długość życia mniej więcej 10 do 12 lat. Malinois bardzo dobrze czują się w mieszkaniu, tak naprawdę jeżeli przebywają w pomieszczeniu, wtedy swoją aktywność troszkę obniżają. Natomiast nie dajcie się temu zwieść, ten pies na pewno się nie położy i nie będzie cały dzień leżał po czasie, gdy się znudzi, a nastąpi to na pewno bardzo szybko, potrafi nawet dość mocno zdemolować mieszkanie. Jest to rasa, która podczas miotu daje naprawdę bardzo dużo młodych, nawet do 10 sztuk i charakterystyczną rzeczą jest to, że u młodych potrafi nawet wystąpić szaro-błękitny kolor, właśnie wpadający pod słońce w ten kolor błękitny. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że przeszukanie takiego samochodu za pomocą dobrego, przedobrego węchu u tego psiaka to jest kwestia 2-3-4 sekund. I wygląda to zupełnie na odwrót niż u owczarka niemieckiego, bo owczarek niemiecki, gdy wejdzie do auta, no to wejdzie tak. Guzdra się, no guzdra powącha, się. Pochodzi, no może coś za chwilkę znajdzie. A owczarek belgijski wpadnie 3-4 sekundy, nic nie ma i wylatuje. No jak sami widzicie zresztą, on tu w ogóle nie jest w stanie usiedzieć na tej ławce, co chwilkę trzeba go przywoływać. Remek, ja myślę, że porzućmy tą teorię i nie męczmy więcej tego psa. Chyba czas najwyższy pomęczyć trochę ciebie. To prawda. Idę się rzucić w objęcia naszego kochanego asa, ale muszę się przygotować. Lecimy. Ciepło mi w tym będzie przynajmniej. Ze stresu i po prostu z materiału. Nie wiem, tu zgiąć nogi się nie da za bardzo. Pozorantę najbezpieczniejszy z prostej przyczyny. Jest cię chwycił, będzie robił tak. Tak, będzie szarpał. Będzie szarpał. Jeśli będziesz miał luźną rękę, to wtedy istnieje szansa, jak mu zluzujesz, że może sobie poprawić chwyt. Okej. Okay. Ty jako pozorant jesteś bezpieczny wtedy, jeśli mu delikatnie napniesz. Okej. Okay. Minimalnie, jak mu naprężasz, to wtedy on zawsze będzie trzymał to będzie miejscu. Rwał po prostu. Teraz tak chowaj łapy. Po prostu zrobię tak jak ja w tej chwili. Dobra. Tak, proszę zachować bardzo agresywnie. Krzyczeć i tak dalej też mogę? Heja, heja, wiesz, okay. Naprawdę, hej, ho. Spróbuj zrobić siebie złego gościa. Póki co butu założyć nie mówię. Zaraz damy radę. A ja mam dla Remka jeszcze rękawiczki. Remek, ja dla ciebie dla bezpieczeństwa mam jeszcze rękawiczki. Mam takie same w ogródku w domu. To co, Rezi, sprawdzimy sobie teraz, jak maliniaki będą ciebie atakowały. Po pierwsze, czy umiesz szybko uciekać, a po drugie, jak czynne są te psy. W tym nie będzie łatwo. Ja ci dam tylko taką małą zachętę, dobra? Mhm. Te psy potrafią zagryźć konia. Tam jest wyjście, tam jest wyjście. Będę się trzymał ze tutaj wszystkich wskazówek i postaram tak, kasę dla ciebie, takie mięsami do szermierki, ale żeby gdzieś kuj nie wylądowały na głowie. Fajnie było, żebym wrócił z sound panu. No dobra, zakładamy to. To baliśmy się, że będzie padało, a jednak nie pada. Mocno. No dobrze, no ja jestem chyba już brany całkowicie. No cieszę się, że pierwsza nagrywka z tobą jest taka dla mnie ale powiem ci ekscytująca. Drugą mam jeszcze fajniejszą. O, już się boję z tobą tutaj się dogadywać. W warunkach kontrolowanych. Otóż tam. Nic raczej jesteśmy... tutaj nie grozi. Szkoleniem psów zajmuje się 26 lat, więc nie jest to świeżak, amator. Dłużej niż żyje, no. Zresztą, sami zobaczycie. No. Dobra, no. Nie ma co przedłużać, dajmy się pogryźć. Dobra. Ja jestem gotowy. Jesteśmy gotowi. Stop!
Dobrze. Jaka siła! Niemożliwe. Mądry pies. Mogę wstać? Ja pierdzielę. Podaję się. Ucieczka nie ma szans, nie? Nie. Ja byłem teraz definitywnie zesrany. Gruby z niego zawodzi. Nie dało się. Patrz jak ładnie czeka teraz na wieży. Cały czas cię obserwuje. Staje się dla niego targetem numer jeden. Masakra. W ogóle mi mikroport mi gdzieś do nogawki odskoczył. Ręka, wiesz, cała pościskana. Nie było to łatwe. Strasznie męczące. Ja bardzo odczuwałem na ręce jego ścisk, szczęk i były momenty, kiedy już zaczęło boleć. Tutaj łapał, ale gigantyczny uścisk. Fajnie bardzo to się ogląda i przyjemnie. Nie zazdroszczę. Też jest ciekawie wystąpić, ale w tym pierwszym razie mogliśmy się zatrzymać. To co, jeszcze raz? No, o nie, dziękuję. Na dzisiaj to już definitywnie wszystko z tym psiakiem. Ale w domu jest słodki. W domu jest słodki? W domu jest słodki. Szkoda, że go w domu nie odwiedziłem. Moi drodzy, na sam koniec przypomnę wam jeszcze raz szybciutko o konkursie organizowanym przez NatGo Kids. Wszystko macie oczywiście wypisane w tej gazecie i w linku w opisie. Remek, ja już doskonale wiem, że więcej gryzienia nie chcesz, ale na samo błogosławieństwo można powiedzieć, tutaj wyszło nad nami słońce. Tak, to prawda. Jest jeszcze dla nas nadzieja. Dla mnie szczególnie. Pogoda zrobiła się cudowna, dlatego pojedziemy dograć za chwilkę jeszcze jeden fajny materiał. Dowiesz się, co to będzie, a będzie to chyba jeszcze większy hardcore. Kochani, Remka powiem. Na pewno wszyscy znacie, ale zapraszam was też serdecznie. Do niego na kanał będzie też materiał. Również z psiakami, przede wszystkim jak go tutaj gryzą, a potem się ukaże jeszcze jeden materiał z niespodzianką. Dziękuję. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.